Siema, siema, z tej strony Zancano, a to są wyniki konkursu. Tak jest. Zaraz będziemy losować osobę, która wygra stack głosów na dowolnym, na Brodaci.net, na dowolnej wersji lub do dodawania PSC za 30 zł. Dobra, teraz sprawdźmy sobie tutaj uczestników. Naturalnie, jeśli mnie wylosuje, no nie będę tego głosował, bo to jest informacja o konkursie. Jeśli mnie wylosuje, to będę, drugi raz będę losował, tak długo aż kogoś wylosuję oprócz mnie. Pousuwałem wszystkie tutaj komentarze, w których nie piszę, chcę nagrodę, żeby każdy miał równą szansę. Widzicie, kto tu jest wpisany. Jeśli kogoś tu nie ma, tu jest pusto, bo pousuwałem, ale jeszcze się nie zaktualizowało. Tu tak samo. Nawet nie chcę się kliknąć, zobaczcie, bo tam nic nie ma. To tak, co chciałem powiedzieć, pousuwałem. Jeśli tu kogoś nie ma, a wpisał się na pod komentarzami w innym filmiku, znaczy, że nie zrobił tego, co było wymagane, czyli lajki pod 3 filmami, pod donatem Roxa, pod eventem 32 i 33, tam miał być zostawiony like pod tymi 3 i zostawiony komentarz chce nagrodę, bo no naprawdę sami nie wiecie, ani ja też nie wiedziałem, z którego po prostu filmiku wezmę komentarze, tak? Dlatego chciałem, żeby było pod wszystkimi. Jeśli ktoś się wpisał tylko pod 2, a tym akurat nie, no to sorry Gregory, nie spełnił 2 wymagań, no a były bardzo proste, no nie oszukujmy się. Dobra, jakby co, to są te PSC do ładowania, czyli PaySafe Card, można na Steamie płacić tym i w ogóle też w innych rzeczach musicie się zapoznać, czyli na przykład nie chcecie takiego czegoś, nie? Dobra, ale żeby nie było, idziemy z koksem, proszę bardzo. I tutaj Ctrl V, dziękuję. Load, czyli loaduj. Tak. Teraz jest 13 ludzi, proszę bardzo, 13 uczestników, jak widzieliście. Wybieramy kogoś, zobaczymy. Michas SSS, jeden komentarz. Co to ma być? Czemu tu pisze 0 lajków? Chwila, moment. Czy on mi wykrywa też, że ktoś lajka nie zostawił? Takie oszustwo. Ja człowieka zaraz piszę sobie, żeby nie zapomnieć. Może po prostu to jest błąd. Takie oszustwo. Tak mnie chciał Michas SSS oszukać. Dobra, lecimy dalej. Random pick winner. Jeszcze raz lecimy. Zobaczymy. Jeśli faktycznie to jest pomyłka i tu jest faktycznie, że dał człowiek lajka, a tu pisze, że nie. No, jak następnie będzie jeden komentarz, jeden like, znaczy, że faktycznie dał lajka i to wykrywa. Znaczy, że tu mamy łoszusta. Dobra, lecimy jeszcze raz. Zapisałem człowieka, jakby co, póki co jest wygranym i lecimy dalej. I... nie, jest wygranym tamten. Tak, Szaman na pewno dawał lajka, to jestem pewien. Czyli Michas SSS, czyli patrzymy jeszcze raz, gdzie ten człowiek tu jest, czy on to na pewno był. Michas SSS, proszę bardzo, ten oto człowiek. Wygrał stack włosów na dowolnej wersji brodatych. Jak chcesz, tam dostaniesz. Trzeba się umówić tylko kiedy, jak i gdzie. Czyli Michas SSS, napisz do mnie w komentarzu pod tym filmikiem, czyli pod, no tutaj pod rozwiązaniem tego konkursu, swój nick, jak chcesz się ze mną skontaktować, jak chcesz te włosy, kiedy je chcesz. Się dogadamy. Czy chcesz na przykład te doładowanie PST, to też ci tam przyślę koda czy coś i dostaniesz wtedy doładowanie, nie? Więc musisz się do mnie zgłosić pod tym filmikiem w komentarzu najlepiej. Najlepiej napisz w komentarzu, bądź do mnie na Facebooka napisz, też jest w opisie mój Facebook, tak jest. Także gratuluję jeszcze raz panu Michas SSS. Sorry za to, że strona się pomyliła i nazwała cię oszustem, to nie ja byłem, stary, to nie ja. Także, o, zaznaczymy sobie człowieka, żeby nie było. Wygrał włosy. Co jeszcze? Mała informacja. Drugi taki konkurs będzie, dosłownie tak samo to będzie wyglądać, czyli wybiorę kogoś, maszynka mi tam wybierze. Możecie jeszcze raz zobaczę. Popatrzcie sobie, jaki tu jest kod, żebyście też mogli sobie wpisać. No mniej więcej, jaka to strona, żeby nie było, że tu coś oszukałem. I Michas SSS chce nagrodę. Proszę bardzo, dostanie stack włosów. Ale co jeszcze? Że Szaman mógł być zwycięzcą, ale nie jest, dostanie ode mnie włosika. Tak jest, napiszę sobie. Szaman, jeden włosik, jeden włos.
Na pocieszenie. Tak, to musi być na pocieszenie, bo ja bym na jego miejscu teraz się rozryczał. Naprawdę. Dobra, także Michał, napisz, jaki masz tam nick, jak ci ty przekażesz tą nagrodę. I kolejny konkurs będzie w grudniu. Gdzieś koło świąt, żeby było fajnie i wesoło komuś na święta. Także obniżki pewnie na brodatych będą, więc akurat stag włosów się... No, fajna rzecz, nie? Fajna rzecz. Dobra. Także co tam jeszcze chciałem powiedzieć? No chyba wszystko, co? No zwycięzca jest. No dostanie włosy. Będzie też filmik, właśnie jak dostaję te włosy. No to włosy mogę mu tylko na serwerze dać. No sorry, linka mu nie dam, nie? Jeśli będzie chciał linka po prostu człowiek do PS-ów, do doładowania PS-em, to no spróbuję to też jakoś nagrać, tylko nie wiem jak, no co, jak wklejam i daję mu tam gdzieś tam ten linka, nie, no. No może zobaczymy. Także cześć na raz, czołeczka, to było wyniki konkursu, który się tak naprawdę nie miał nazwy, ale powiedzmy, że się nazywał Chcę Nagrodę. Tak, Chcę Nagrodę. Tak się nazywał. Konkurs taki fajny. Zapraszam na następny. Także cześć na raz, czołeczka. Z tej strony był Zancyano, a to był konkurs Zancyanowy.